Kuba, dzisiaj mamy wybory Mistara Supranational 2017 za rok 2018 i prawdopodobnie zobaczymy tam ciebie. Jak ty masz zamiar się przygotowywać do tego i no, podejrzewam, że chciałbyś wygrać. Wiesz co, powiem ci tak, ja koncentruję się na tej dzisiejszej gali, co będzie za rok. Wiem, że rok czasu z jednej strony to jest mało, ale dla mnie to jest długi okres czasu. Ja nie wiem, co się przez ten rok wydarzy. Dużo rzeczy chciałbym zrobić przez ten rok. A jak będzie wrzesień, październik, to wtedy będziemy mogli rozmawiać o tym, jak się przygotowuje do Mistera Supra, bo mówi się, jeszcze trochę czasu jest, niech dzisiejsza gala się najpierw odbędzie, a potem będziemy myśleli, co będzie za rok. No właśnie, powiedziałeś, że masz wiele planów, a często te nowe osoby, które wchodzą do show biznesu, wydają książki, piszą, wydają na temat różnych rzeczy. Karolina Szostak na temat odchudzania, która jest często krytykowana. Czy ty myślisz o czymś takim? A w ogóle o książce, na jakikolwiek temat? Wiesz co, ja myślę, że jeszcze nie teraz, ale kiedyś, jeżeli uda mi się też osiągnąć to, co sobie zaplanowałem, chciałbym może jakąś książkę motywacyjną wydać, bo już coś tam w swoim życiu przyszedłem, zrobiłem, ale jest to za mało jeszcze na książkę, dlatego że żeby napisać książkę, to naprawdę trzeba w życiu coś przeżyć, trzeba coś zrobić. Każdy ma, mówię, powiedzieć o Karolinie Szostak. Ja myślę, że Karolina zrobiła też bardzo fajną metamorfozę, też przeszła fajną drogę i postanowiła napisać o tym książkę, podzielić się z tym z innymi, więc dlaczego nie? Ja jeszcze się nie czuję na siłach, żebym pisał książkę i na pewno na razie tego nie będę robił. A uważasz, że na przykład Ewa Farna często też jest krytykowana za swoją sylwetkę. Uważasz, że powinna się tym przejmować i powinna chudnąć, jak to fani jej radzą? Ja powiem tak, jeżeli Ewa się z tym dobrze czuje... No tak, ona mówi, że nie ma z tym problemu. No to... Nie musi, no słuchaj, jeżeli ona się dobrze czuje sama ze sobą, oczywiście, co jest ważne, za odchudzanie powinny się zabierać osoby, które po prostu czują się źle same ze sobą, a osoba, która się czuje dobrze, ta Ewa, no to jak jeżeli się czuje dobrze w swoim ciele, no to nie ma z tym żadnego problemu. A na czyj występ dzisiaj czekasz najbardziej, Halina czy Michał? O właśnie, to jest dobre pytanie, słuchaj, ja myślę, że oba występy będą dobre. Michała trochę znam, więc na pewno na Michała będę czekał, tak. Podoba ci się jego nowy singiel? Myślisz, że na Eurowizję powinien jechać? Wiesz co, no ich troje było dwa razy na Eurowizji, prawda? Więc dlaczego Michał Szpak nie może być drugi raz?